Wojciech Nowakowski, sport na nowo, po kwalifikacjach olimpijskich przed naszymi hokeistkami drugie, w tej chwili chyba już ważniejsze zadanie, czyli Mistrzostwa Świata. Dywizja 1B gościć będzie na naszym domowym lodowisku Jantor w Katowicach. Polskie hokeistki już nie podwodzą Iwana Bednarza, podwodzą Zbigniewa Wróbla, podejmować będą Włoszki, Koreanki, Chinki, Kazaszki oraz Słowenki. No i trzeba przyznać, że jest to bardzo wyrównana ekipa. Włoszki i Koreanki, no to solidarnie z nami, awansowały do tej finałowej fazy kwalifikacji do Igrzysk w Pekinie i solidarnie z nami zgarnęły 0 punktów. Natomiast no, Chinki na Igrzyskach występowały jako gospodynie i pokazały się z dużo lepszej strony niż tego się spodziewano. Nie zajęły ostatniego miejsca, co więcej, wyprzedziły Dunki, no zgarnęły w sumie 5 punktów, tak więc jest to spore zagrożenie. I Kazaszki, drużyna, która zajęła 5. miejsce, a to było 3 lata temu na poprzednich mistrzostwach dywizji 1B, zresztą wiemy doskonale, dlaczego kolejne dwie edycje się nie odbyły, no z powodu pandemii. Tak więc ciężko jest porównywać tamte czasy do dzisiejszych, ale Kazaszki niedawno w marcu rywalizowały z naszą ekipą w rozgrywkach Europejskiej Ligi Hokeja Kobiet jako Aizsulu Almaty, z naszą ekipą jako Silesian Metropolis Katowice. No tam dwukrotnie nas pokonały Kazaszki, aczkolwiek były to mecze bardzo wyrównane, a w naszej drużynie nie było Julii Zielińskiej, Kamili Wieczorek, zawodniczek, które no będą robiły tutaj różnicę, kiedy już dojdą do naszej reprezentacji teraz na mistrzostwa w Katowicach. Tak więc ja jednak jestem optymistą, tym bardziej, że Kazaszki, podobnie zresztą jak Słowenki, rywalizowały także w kwalifikacjach olimpijskich. Kazaszki przegrały po dogrywce z Hiszpankami, rywalizowały też z Włoszkami, z nimi przegrały. Natomiast no, Hiszpanki to ekipa z dywizji 2A, tej, która w tej chwili walczy zresztą właśnie w Hiszpanii. W tej samej dywizji są też Brytyjki, które wraz z Koreankami i Słowenkami w kwalifikacjach olimpijskich miały taki sam wynik, 6 punktów. Decydował bilans bramek, ten okazał się korzystny dla Koreanek, więc no, można powiedzieć, że jest to dosyć wyrównana grupa. Może Włoszki, może Chinki troszkę odstają, aczkolwiek nie byłbym tego taki pewien. No, udało się w końcu pokonać Holenderki podczas tych prekwalifikacji olimpijskich. Myślę, że nasza drużyna na tym poziomie, jak widać dosyć wyrównanym na przestrzeni tej dywizji 1B, 2A, czy nawet w kontekście tego, że Holandia pewnie walczyć będzie i niekoniecznie jest faworytem w walce o utrzymanie w dywizji 1A, no to myślę, że jest to bardzo wyrównany poziom, każdy wynik się tutaj może zdarzyć, chociaż akurat spadek, no nie chcę powiedzieć, że Polska jest ostatnią drużyną, którą typowałbym do spadku, bo tutaj wydają mi się faworytkami do tego jednak Słowenki, aczkolwiek no różne rzeczy się tu mogą dziać. Myślę, że celem jest jak najbardziej awans do wyższej dywizji, do zaplecza tej kobiecej elity. No są groźne rywalki, tak jak mówiłem, Włoszki, dosyć mocna ekipa, z nimi jeszcze nigdy się nam nie udało wygrać. Kazaszki, ostatnio dostaliśmy tutaj od nich porażki. Chinki pokazały się ze świetnej strony na igrzyskach. Koreanki, myślę, że to już ekipa na podobnym poziomie, wszystkie są na podobnym poziomie, ale tutaj najbardziej jest ten poziom zbliżony i myślę, że one myślą dokładnie to samo, co my o naszych rywalkach. No i też, tak jak mówię, nie lekceważyłbym Słowenek, które Koreanki już dobrze znają. Tak więc zapraszam serdecznie na lodowisko Janor, wstęp wolny. No mnie się tym razem nie uda dojechać na Śląsk, tym razem w przeciwieństwie do tego turnieju w Bytomiu, do turnieju kwalifikacji olimpijskich. Tym razem nie będę na miejscu, ale oczywiście będę dopingował sprzed ekranu telewizora czy komputera nasze dziewczyny. Zapraszam oczywiście do śledzenia mnie na Facebooku, na Twitterze też można przecież porozmawiać tam i o piłce nożnej kobiecej i o hokeju kobiecym w obecnej chwili. No i oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Dziękuję bardzo za uwagę, no i do zobaczenia w kolejnych filmikach.